wyraziłby hymnie uwielbienia. Wyrażem zaufania Panu Bogu było najpierw przyjęcie nominacji, wyrażenie zgody na to, by być pasterzem Kościoła Królewskiego. A po prostu we święto archaniołów biskupi położyli tu na Ciebie ręce, papież położył ręce na księdza z biskupa i ustanowił faktycznie pasterzem archidiecezji lwowskiej. 8 lat, które minęło, to okres, czas wielkiego trudu. Właśnie teraz, w jesieniu, kończy się, można powiedzieć, cykl wizytacji parafii archidiecezji lwowskiej. Właśnie teraz w postaci dekana, dekanat Darny, kończy ten 5-letni cykl. Cykl wielkiego trudu, którym z jednej strony mógł arcybiskup zapoznać się, jak żyją wierni, a równocześnie i wierni mogli spotkać się z arcybiskupem, zostać słowem wygłoszonym, umocnieni, podzielić się też i swoimi troskami. Ale jesteś naszym pasterzem. A więc i my też mamy zobowiązania wobec księdza arcybiskupa. W Dziejach Apostolskich jest ten piękny przykład, kiedy święty Piotr został uwięziony i Kościół modlił się za niego i wymodlili wierny cud uwolnienia. Módlmy się za naszego arcybiskupa. Na razie nie jest w więzieniu, ale potrzebuje naszej pomocy w trudzie apostolskim, w trudzie prowadzenia tego Kościoła, bo jak wiemy, troszczy się nie tylko o potrzeby zbogę, ale również i te sprawy materialne. I dlatego między innymi z tego powodu też jest tak zapracowany. Więc życzymy Cię, arcybiskupowi, żeby ci wielcy archaniołowie, którzy patronują w dniu Twojej konsekracji biskupiej, no tak mówiąc po naszemu, czuli się trochę odpowiedzialni za księdza biskupa, bo to po prostu trochę wypada. I życzę, żeby matka śliczna gwiazda Lwowa, która wciąż na Ciebie spogląda, też wypraszała Ci do Chrystusa, najwyższego kapłana, siły i wszystkie łaski potrzebne w duszpasterskim posługiwaniu i w życiu osobistym.